tak dalej. Ale jak masz robotę, no to wiesz. No to tak, no to konsekwentnie jakby będą tutaj osoby. Moi drodzy, jeszcze tylko odwrócę kamerę. Wszystko działa? Tak, żebyśmy się widzieli. 100% pewności. Jak nie, to dubelek chyba się jakoś... Nie, nie bedla, nie 100%. Dobrze, dobrze. Punktujesz. Liczę na tą koszulkę, wiesz co? Dobra, słuchajcie moi drodzy, moim gościem Onar, siemano. Cześć, 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 witam serdecznie, witam serdecznie. Na wesoło, na szybko, upalny dzień. Co mam w dłoniach? Czyste buty, brudne serce. Bardzo ciekawa płyta, słuchałem intensywnie. Dziękuję. Trochę cytatów tutaj mam. Zaczyna się. Przygotowałeś się. Tak jest. I na przykład wiesz, nawinąłeś, nie płacz mi, że ci ciężko się robi flotę, ciężko to mają ci, co leżą na ojomie, nie? No. Jak ty to odbierasz, że co, że teraz jakby taka mniejsza empatia jest wśród raperów młodych, czy jak? Wiesz, to nie chodzi o raperów, chodzi o ludzi, nie? Że jakby wiesz, uczucia, wszystkie rzeczy idą gdzieś tam w zapomnienie i jakby najważniejsze jest tu, teraz, szybko zjeść, wyrzucić, zobaczyć, zapomnieć, wiesz, że coś jakby tempo wszystkiego jest tak zawrotne, że warto czasem, chociaż nie chcę brzmieć jak stary z Gredzik, jak byłem mały, to mój dziadek tak do mnie mówił, no ale, że jakby zastanowić się nad czymś więcej niż tym, co jest tu i teraz w ciągu tych 5 minut, nie? No, no ale na przykład też Monety i Żyletki, o, też taki kawałek. No, to jest fajny numer. Mój ulubiony z płyty, kurde, od razu gust ma taki podobny. No, to jest akurat z tych smutniejszych kawałków, chociaż starałem się, no. Znaczy on, czy smutniejszy, w sensie takie ma zabarwienie, chociaż raczej jest taki, żeby przemyśleć, że nie ma tam jakichś moich wielkich żali o moim życiu, czy moich, kurczę, przyjaciół, tylko raczej o też o tym, co się dzieje, jakby, że wiesz, no. Ale to jest takie zabarwienie polityczne, można byłoby dorzucić? Nie, że rzeczywiście, no, że wszystko jest, wiesz, że wszystko jest plastikowe, wszystko jest jednorazowe, wszystko jest na chwilę, kurczę, wiesz, że wszyscy cię, kurczę, w jakiś sposób poszukują tanimi reklamami i tak dalej, nie? No, to jakby, znaczy to do dawna trwa jakaś tam taka manipulacja i albo w nią wchodzimy, albo nie, nie? I na ileś jesteśmy na to odporni, a na ileś nie, nie? No, to też nie chodzi, że będziemy walczyć z konsumpcją i tak dalej, bo nosimy buty po, tam wiesz, sportowe po 9 paczek, nie? Więc to w ogóle nie dochodzi, ale warto po prostu czasem się zastanowić chwileczkę dłużej nad niektórymi rzeczami, nie? W sensie chodzi ci o to, że nie mamy na to wpływu, ale jakąś taką refleksję... Tak, nie mamy na to wpływu, wiadomo, w którą stronę świat idzie, social media, czy w ogóle internet idzie, w którym kierunku, ale możemy w tym uczestniczyć w mniejszym lub większym stopniu, poddawać się temu w mniejszym lub większym stopniu, no i to wtedy działa na nasze życie, nie? Nasze relacje z naszymi przyjaciółmi, z żonami, nie wiem, z dzieciakami, z kumplami, wiesz co chodzi, no. No, motyw internetu się przewijał wielokrotnie. Wiesz, no myślę, że to jest taka rzecz, tak jak mówię, no, mówienie o niej to jest jakieś walki, czegoś jest głupotą, ale i to jest super narzędzie, które musimy wykorzystywać, ale wiesz, no jest tyle syfu, jakby to nakręca w taki sposób, tym bardziej nieukształtowanych odbiorców tego, nie, nastolatków i jeszcze młodsze dzieciaki i tak dalej, no że trzeba gdzieś sobie szukać samemu tych granic, co cię interesuje i na co możesz sobie pozwolić, nie, jakby no jakiś ten hejt, który się rodzi i przez to, wiesz, ludzie się, kurczę, wieszają czy coś, no to jest mega poważna sprawa, nie? No bo są śmieszki, śmiszki, wiadomo, są memy na jakieś różne tematy. Czasami się potrafi to tak nakręcić. To jest jakby kula śnieżna, nie? I właśnie bardziej wrażliwe jednostki sobie z tym po prostu nie radzą, nie? No właśnie, bo też nawijałeś w Equipment. Nasze ksywy to nie nicknamy na YouTubie. Czyli jakby ta stara gwardia cały czas gdzieś cię to cały czas to boli, to w którym to jednak stronę poszło, co? To nie boli mnie, jestem dumny, nie? Że jesteśmy z dobrych czasów, znasz, wiesz... Ja ci właściwie cię to ubrałem w słowa, nie, te pytania. Jesteśmy, wiesz, najtisowcami typowymi, ja, PZ, tam Bilon, jeszcze kilku chłopaków, którzy cały czas coś tam jeszcze sobie robią, mają zajawę i to jest fajne, nie? Wiesz, nikt nas tam nie wyciąga z szafy za uszy, nie ma jakiejś tam reaktywacji niepotrzebnych, jesteśmy w miarę aktywnymi raperami, wydajemy płyty, single, się dzieje, więc wiesz, to raczej chodziło o to, że
No, że my jesteśmy, że nasze ksywki po prostu są od dawien dawna, nie? Kiedyś tam na murach, płytach, singlach, teraz też są w internecie, nie? A niektóre rzeczy, które są w internecie, są tylko tam i za 15 minut ich już nie będzie, nie? No właśnie, bo do dobrej rzeczy przeszedłeś, że niezależnie w jakim ty punkcie byłeś, wyżej, kawałek w kółko zresztą, no, chyba z Dioksem o tym, no, że wyżej niżej, ale że ty jednak konsekwentnie byłeś. A czy nie uważasz, że wielu raperów, którzy tutaj teraz wpadli na tę scenę, no ale to jest troszeczkę, wiesz, nawiązanie też do tych czasów i do jakby możliwości, które jakby dają im właśnie social media, czy to oczywiście muszą mieć też odbiorców, bo też jest kupę ludzi, którzy trafiają w próżnię, nie? I to nie chodzi, że są starzy, czy są młodzi, czy mają dobrze rozwinięte jakby możliwość promocji, mają dobrze rozwiniętą. Chodzi, że po prostu jest taki czas, że też niektórzy odpuścili, nie? I zobaczymy, co z niektórymi raperami będzie, tymi, którzy teraz są na topie, za 4-5 lat, wiesz co, rynek się tak zmienia, moda się mega zmienia, słuchacz się mega zmienia, wszystko się mega zmienia, nie? Więc jakby zatrzymanie na sobie jakiejś tam uwagi przez dłuższy czas, trzymanie jakiejś formy, wiesz, pisania, czy zmiana stylowy, bo jeśli nie zmieniasz stylowy, o, jesteś kurwa nudny. Zmieniasz stylowę, a kombinujesz, no, za bardzo, wiesz co, nie? Co byś nie zrobił? Trzeba wyważyć sobie, być zawsze, wiesz, fair wobec siebie i myślę, że to jest jakaś tam spora recepta. No ale życzę oczywiście by konsekwencji, jakby wiesz, samozaparcia i zajawy, nie? No receptę ty chyba, odnoszę wrażenie, znalazłeś, bo byłeś w dawnych czasach, nie wiem, w Erelixie, ale to już aż żal wspomnieć. Znaczy, no nie żal, no fajna lekcja historii, ale jakby nie ma co na ten moment do tego wracać. Ale no jakby te wszystkie, czy w stepie, ale teraz odnoszę wrażenie, że swój kanał, tak własnym sumptem. Połamy nogi. Widzisz, akurat natrafiliśmy na taki wątek, że ty samowystarczalny wydawniczo, dziennikarsko, no, dokładnie, no, akurat wykrakaliśmy, słuchaj. Wykrakaliśmy i wracając do naszej samowystarczalności, wiesz, bo musiałem sobie odpowiedzieć w pewnym momencie na kilka zadanych pytań sam przed sobą, co jakby mogę zrobić. Jakiejś wielkiej siły na tworzenie wytwórni nie mam, ale mam znowu, nie chcę być jakimś tam małym drukiem pisany na stronie jakiegoś majorsa rapowego i żeby nikt się ze mną nie liczył, miał jakieś tam terminy i każdy miał na mnie wyjebane, nie? Bo jakby moja duma po prostu mi na to nie pozwala, nie? Dokonania, staż, to wszystko. Jasne, wiadomo, że dokonania gdzieś tam mam wpisane w CV, to nie jest karta przetargowa teraz, że ja mogę coś tam żądać, może nawet to sobie mogę, ale wiesz jak jest, rzeczywistość trzeba przyjmować na chłodno i taką jaką jest, że tak wspomnieliśmy, wszystko się zmienia, rynek się zmienia i jakby wiesz, miejsce raperów też się zmienia, ale chodzi o to, że po prostu abstrahując od historii, od tego co zrobiłem, no to jakby wiesz, no praca, którą wkładam, zajawa, którą mam, to, że ja dogaduję klipy od A do Z, okładki, tłocznie, sesje, pomysły, wszystko, no nie pozwala mi na to, żeby być gdzieś tam w piątym rzędzie i jakby... No, dopraszać się o jakieś kwestie. Tak, pierdoły i żeby mi ktoś wysłał jakieś kalendarze i tak dalej, nie? W sensie, okej, ja rozumiem, że tak ludzie pracują, bo jakbym miał pewnie taką firmę i każdy miał kilku takich honorów i jeszcze każdy jeszcze bardziej z rozdmuchanym ego i żądaniami, to jest nie do spięcia, nie? W momencie, kiedy jestem sam, sobie działam, to mogę sobie na jakieś tam rzeczy pozwolić, pomyśleć, robię błędy, sporo się uczę, zyskuję, tracę, jest okej, nie? No tak żywiołowo gadasz i dużo, to kiedy płomień? Kiedy płomień? O Boże, no nie wiem. Rzadko pada takie pytanie. No, tak samo, dlaczego hip-hop? Więc dlaczego hip-hop i kiedy płomień? Byku, płomień? Nie wiem, zobaczymy. 20-lecie w przyszłym roku, jak Bóg da, no to może wiesz, to może będzie porządny temat do świętowania, nie? Ale też nie mam jeszcze nagranych rzeczy i tak dalej, więc nie będę tutaj opowiadał bajek, bo nie chciałbym, żeby słuchacze byli zawiedzeni, ale... Ale tak, Szelest, Equipment, czyli cały czas te kawałki jednak się coś tam... No, wiesz, i też w tej takiej stylistyce, nie? W naszym stylu, wie? Wiadomo, że jakbyśmy cały album robili i płomienia, no to na pewno chcielibyśmy gdzieś sobie pozagarniać i poeksperymentować z jakimiś i różnymi producentami, i różnymi raperami, którzy jakby są, wiesz, jakby, no bo dla nas zrobienie takiej płyty jak 11 lat temu z tymi samymi producentami, to jest akurat niemożliwe, ale z producentami i gośćmi, którzy są 100% takiej stylu, wie? Byłoby takim też trochę, wiesz, no nie krokiem wstecz, ale krokiem sprzed 11 lat, który
już poczyniliśmy. Tym samym. Tak, musimy znaleźć, co, wiesz, co jest ciężką, mozolną pracą, żeby być sobą i być w dobrym miejscu w 2019 roku, nie? No tak. Czyli tak troszeczkę pozdradałeś, bardzo się cieszę, ale słuchaj, equipment ma też dwie wersje. Jedna jest z Kobikiem i Veną, jedna z Bilonem i PZ-em. I jak to wyniknęło? Skąd taki patent, żeby jednak, wiesz... To jest taka opcja, no, która jest chyba znana trochę na świecie, nie? Że się robi dwuczęściowe kawałki albo remiksy. W jednym kawałku to był Tasiemiec nie do słuchania, nie wiem, tam stary 7-minutowy, więc to jest bez sensu. Też chciałem jakby uczcić wersję preorderową, nie dając tam nalepki jednego instrumentala, tylko jakby dałem trzy... A jaka jest, bo chcę wiedzieć, czy mam dobry prezent. Ty masz normalną, niestety. Ale poszukam jeszcze preorderowej, mogę mieć sam kilka sztuk w domu, bo już niestety nie mam. Nie no, świruj. Ona się mówiła, że tu ma taką przezroczystą nalepeczkę, jest zapisane bonus traki i trzy numery. Dobra, to ja ci koszulkę wyślę, to ty mi pójdziesz. Barterowo to rozumiem. Liczę na to. I tam wtedy, wiesz, chciałem uczyć też jakby tą wersję preorderową fajnymi rzeczami. I tam jest jeden mój solowy kawałek, drugi kawałek z Żytem, a trzeci z właśnie z Kobikiem i Veną, jako kontynuacja equipmentu, nie? Equipment dwójka. To taki po prostu zabieg, że tak powiem. No bo płyta ogólnie bangla na Spotify'u. Tak. I też jak to jest, bo chyba widziałem, że na YouTubie zacząłeś... Tak, zacząłeś tak. Oczywiście z opóźnieniem, bo to wiadomo. Piąty element. Wiadomo, bo tu grafiki od mojego człowieka Oscara OS-u, tu coś. Bo też jakby nie chciałem, żeby ktoś inny to robił, bo jakby jak on spina graficznie, to żeby wszystko było tak jak trzeba. No oczywiście później jakieś moje zamówki, później wyjechałem na wakacje, bo też chciałem odpocząć, ale wszystko jakby działa, więc sobie wrzucam... A na cyfrze, no to jest od dnia premiery, nie? I na Spotify, i na Tidalu, i tam wszędzie, gdzie potrzeba, nie? Wszystkich. A ten, ale co? Ogólnie jakby podsumować na tle zachrypniętego gardła, czy poprzednich płyt, ogólnie całej dyskografii, jak oceniasz Czyste buty, brudne serce? Jak odbiór, czy sam z siebie jesteś zadowolony z tego, jaką pracę wykonałeś? Czy można było coś poprawić? Zawsze taka refleksja po czasie przychodzi pewnie. Zawsze można coś poprawić. Chociaż podoba mi się to pyta cały czas, nie? Jak sobie słucham tych numerów, też mieliśmy tam kilka tygodni pomiędzy miksami, wszystkim jeszcze poprawialiśmy, ja później jeszcze to słuchałem, bo Rałek wszystko miksował i tam, wiesz, aranże poprawialiśmy z producentami i tak dalej, to jestem zadowolony jak najbardziej, nie? Wiesz, tutaj gdzieś bym obciął echo, tu coś dołożył, ale to są takie moje głupie smaczki, które przy słuchaniu tam setny raz kawałka docierają do mnie. Sama płyta uważam, że jest dobra, no nie będę tu jakby, wiesz, głupio skromny, ani, wiesz, no muszę być zadowolony ze swojej pracy, jakbym nie był, nie chciałbym, żeby ta płyta wychodziła legalnie, nie wiem, że tam albo robił do szuflady, albo nie wiem, właśnie rzucał gdzieś tam w czeluście YouTube'a, nie? Jak ją wydaję, to jestem z niej zadowolony, zobaczymy co dalej, nie? A z odbioru mam jakby, jakaś tam fala hejtu się zakończyła, ale to już przy zakrypniętym gardle spadała i wyciszała się, zakrypnięte gardło tak było, o, chyba może jednak Onar znowu, jednak może coś, a tu już jest, o, nie no, mordeczko, legenda, mordeczko, nie? No tak, ale ona się zaczęła, albo lepiej nie wspominać tego, ale ona nie, znaczy to ona chyba z czego wynikała? Z tego, że też jakichś emocjonalnych utworów, dużo typu... emocjonalnych, wiesz co, przewodnik emocji, tak, gdzieś tam też... Przewodnik emocji akurat właśnie chyba najlepiej był odbierany i on był taki ten, później może za dużo tych rzeczy robiłem, jakoś miałem taką, wiesz, taką stylówę, jakby sobie to robiłem, później zrobiliśmy płytę z Miłoszem. No Miłosz tam miał jakieś też jakieś historie bifowe, w których nie uczestniczył de facto. I jakiś który poszedł i tak dalej, wydaje mi się, wiesz. A internet trochę jest taki, wiesz, samonakręcający się, jak mówiliśmy wcześniej. Więc jakby jak ktoś pisze, że jest chujowe, to już jest, to komentarze jest chujowe. Jak wiesz, jak jest okej, okay, to się nakręca, że jest okej, okay, nie? No tak, normalnie... Ta płyta chyba ma bardzo pozytywny feedback z tego, co słyszę. Dziękuję ludziom, serdecznie wam dziękuję. To jest miłe, wiesz, kiedy... Po tylu latach, w 2018, jako dziadek tego gówna... To był taki dziadek! Taki dziadek, Onar robi sobie, wiesz, zajawą rzeczy pod siebie całkowicie, nie? Bo kurczę, mówię, siedzimy ze studiu Ziomala, zapraszam sobie tam, wiesz, gości, czy kontaktujemy się na odległość, ale wiesz, to są ludzie też, którymi się jaram, których rzeczy sprawdzam w internecie. Albo wiesz, no ich trochę już nie ma, ale ja na przykład ich szanuję za jakieś rzeczy wcześniej i sobie robimy, nie? Ale to jest młody twarz.
kojarzę, taki miks z Reto. No bo wiesz, no Reto to jest, w sensie ja od dawna jego rzeczy sprawdzałem, tak jak gadaliśmy troszeczkę na backstage'u, wiesz, no wiele rzeczy sprawdzam, nie? Staram się w miarę być na bieżąco, no czasem mi coś umknie, kiedy wychodzi, wiesz, tam nie wiem, 10 czy 8 teledysków dziennie, jak są takie zwariowane dni, nie? Premierowe, no, że się zalewa, ale po tych większych kanałach, czy tam jakichś raperach, których już znam, to sobie sprawdzam, no, pewnie są ksywki, których na uszy nie słyszałem, ale... No rzeczy, no jest tak... Tak, no na przykład wiesz, nie wiem, jak są młode wilki, nie? No czasem są tam te ksywki dla mnie zaskoczeniem jakimś, ale jakby coś mi się podoba, coś nie, ale sobie wpisuję zazwyczaj te ksywki później i patrzę, co tam więcej ten gość powiedział niż w tej zwrotce w tym projekcie, nie? Ale też właśnie co do equipmentu, tak się uczepiłem, ale to ten numer chyba, który taki... najszerszym echem chyba się też odbił. No to wiesz, no i zawsze on, RPZ to zawsze jest, wiesz, kompilacja po 81, do tego wiesz, Bilon, no to też legenda warszawskiej sceny, więc fajnie, no to jakby tam się wszystko zgrało, nie? Beat, Wojownik, od Hojny, który notabene wrócił do nas, znaczy do mnie, ja miałem go na początku, on mnie z rzeczy go sprzedał, ktoś go odmówił, a ja mówię, oddawaj szybko i wrócił, bo już napisałem zwrotkę do niego, więc on mógł prawie, że nie powstać z tego bitu, jak rzeczywiście już remiksy powstawały, ale jak nagrasz pod oryginał, to masz taką opcję, że nigdy remiks nie będzie tak fajny, jak to, czym się zajarałeś. Ja tak mam przynajmniej, nie? Bo zawsze wiesz, że to jest trochę remiks. Bo jakaś sylaba gdzieś ci ucieka, inaczej jest przeakcentowane minimalnie, inaczej byś przyspieszył czy coś. Więc ten kawałek wrócił, no i tam i klip jest fajny, wiesz co, jest bardzo prosty. Snyt ten taki. W potencie, ale to nie robiła ekipa, która robi za bardzo teledyski, bardziej tam jakieś reklamowe rzeczy, więc to nie jest takie jeden do jednego rapowe, więc dużo fajnych rzeczy się złożyło na to, na ten moment, na ten singiel, na ten wiesz, na to jak wyszło, nie? No a chyba na zachrypniętym gardle bodajże, nie na tej płycie, nawinąłeś coś takiego, że... Tu parafrazuję, że ten, że po co bif, jak podajesz rękę, a tutaj nawiązuję do tego, że nie mówię, że wiesz, na konkretnych przykładach nie o to mi chodzi, żeby tutaj drążyć coś, wiesz, dziennikarsko szukać dziury w całym. Nie, nie, ale chodzi mi jakby o to, że czy jak teraz obserwujesz młodych bify, czy właśnie wy mieliście więcej jakby, nie wiem, klasy w waszych potyczkach? Nie, no to klasa ciężko powiedzieć, wiesz, no powiedz mi, no a jakie mieliśmy bify teraz ostatnimi czasy, że mógł tak się trochę odnieść? Nie, 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 nie chodzi mi o to, że któryś konkretnie. W obecnych czasach, jakie teraz były Białasa, tak, ten cały, taki wielki, który się nagręcił z TPS-em. Różnie, no TPS, i te, Białas, tam oni się wszyscy pobifowali, Śliwa tam wszyscy, tak? No to był akurat fajny bif, uważam, nie? Nie, ten tak, ale no, chodzi... Jest, to był taki, jak w sensie słuchałem, sobie sprawdzam te kawałki, to mówię, kurwa, jest hip-hop, nie? Wiesz co, to jest zajebiste. Ten pazur, nie? Tak, jest taki, wiesz, tam nikt się trochę nie bał, nie odciągał długopisu. Wiesz, jakieś tam zakulisy były też gorętsze niż tylko hip-hop, więc wiesz, no prawie 2000 lata, nie? Czyli nie odczuwasz tego, że to jakoś tak ma tendencję, wiesz... Nie, no już to chyba spadło, nie? Bo kiedyś tego to jakby było więcej, nie? Więc, ale wtedy po prostu jakby więcej, wydaje mi się, ludzie chcieli udowadniać sobie i swoim słuchaczom, że są zajebiści, a teraz są bardziej udowadniać, że zarobimy tą kasę, nie? Więc wiesz, więc jakby to chyba o to chodzi, no. Nie ma jakichś, nie wchodzą tak w interakcje, nie? Ludzie za bardzo. Ale okej, nie? No mówię, ten cały beef ostatni był fajny i fajnie chyba, że się wydarzył. Uważam, że to było takie... To już nudno było. No bo rapowe, nie? To było zajebiste moim zdaniem. To fajne jest, no i to nie chodzi o to, że jakby popieram... nieważne. Chodzi o to, że po prostu był fajny, nie? Podobało mi się. No tak, no dobra. Beef był fajny, ale to beef beefem. Spotkaliśmy się przy okazji twojej płyty Czyste buty, brudne serce. Już troszeczkę minęło. Ale tak, jeszcze jakieś single powstaną, powiedziałeś, klipy, tak? Klipy, tak, mamy klip, że tak powiem, w zanadrzu, na dysku, myślę, że to jest kwestia, nie wiem, tygodnia, półtora, jak wypuścimy do kawałka z Jareckim Płomień. Bardzo lubię ten kawałek też, sobie się mogę jakiś czas temu, sobie tam czekał i tak go chciałem po płycie jeszcze, że tak powiem, dopalić i spokojnie, nie? A płytę gdzie można dostać, zamówić, czy jakoś tam wejść w posiadanie inne niż ja, bo ja to prezent dostałem. No tak, więc no na pewno na Instagramie u mnie jest link do sklepu, gdzie możesz
już tej wersji z bonus trackami nie ma, ale możesz samą płytę zamówić albo z zachrypniętym gardłem, albo jakieś tam miksy, jakieś płyt starszych oczywiście zrobiłem. Na Empik oczywiście, w Empikach jesteśmy. Mediamarkty chyba coś przysiadły i Saturny, z tego co wiem, względem zamówień. I to nie chodzi, że moją płytę, tylko w ogóle jakoś tam coś gorzej jest z logistyką zamawiania polskich hip-hopowych płyt. Ale mówię, bez problemu możesz iść do Empiku, zamówić na Empik.com, zamówić u mnie pod linkami na Facebooku, na Instagramie, wszędzie zawsze to jest, nie? Pod każdym klipem też masz linczek, że proszę tutaj, pyk i jesteś. No widzicie, dwa kliknięcia i macie płytkę. Proszę bardzo. Dzięki wielkie za rozmowę. To ja dziękuję. Super. Spiona. Elo, cześć.